Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych w AFK Arenie, czyli Nuty Przeznaczenia, lej to jest nazwa. Nagrody to 5000 diamentów, 3 skrzynki, standardowo tutaj złoto, doświadczenie, esencja do wyboru, monety POE, okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, no i w sumie tyle. Mapka to głównie zagadki do rozwiązania, raptem 4 walki bodajże, z czego według mnie dosyć łatwe. I jeszcze zostaniemy uleczeni w pewnym momencie i wskrzeszeni, że tak powiem. Więc tutaj głównie zagadki, po prostu róbcie to co ja na filmie i zaoszczędzicie sporo czasu według mnie. Więc idziemy na początek na prawo, Rocker z otchłani, rozmawiamy właśnie z Lawatunem i przenosi nas od razu do pierwszej zagadki. Na mapie są również takie oto tutaj stare strony z pamiętnika, bodajże one się nazywają, jak tylko skończą gadać zresztą. Strona ze starego pamiętnika numer 1, będą 4 takie. No i tak, generalnie tutaj macie pokazane gwiazdki i to oznacza, że po prostu jeżeli macie tutaj 5 gwiazdek, to na prawo musicie rozświetlić płytki muzyczne, 5 takich płytek. Jeżeli macie u góry chociażby tutaj na przykład jedną gwiazdkę, to oznacza, że na ukos musi być jedna gwiazdka. No i tak, po prostu zaczniemy sobie od tego rzędu najwyżej. No i tak, rozświetlacie pierwszą płytkę, następnie trzecią płytkę, no i piątą płytkę. Drugą i czwartą zostawiacie, jedziemy z drugim rządkiem, zapalacie płytkę numer 1 i płytkę numer 3 i w trzecim rządku tylko płytkę numer 1, tę pierwszą i od razu idziecie na prawo, kryształowa kula, dotykacie. Jeżeli byście ustawili coś źle i kliknęli kryształową kulę, to po prostu pojawi się przeciwnik za drzwiami, więc nie warto klikać źle po prostu, bo dochodzą walki do tego, no i po co to komu potrzebne. Zbieramy nagrody, rozmawiamy z muzyczną różą, czyli z Gwyneth w tym przypadku. No i ona nas przeniesie do kolejnych tutaj zagadek do rozwiązania. Tutaj macie stronę ze starego pamiętnika numer 2 od razu. I teraz tak, macie tutaj dźwignię i tutaj po prostu musicie przejść na drugą stronę w odpowiedniej kolejności, odpowiednią ścieżką. Jeżeli użyjecie dźwigni, to pokażę wam przez chwilę prawidłową drogę, ale za to będziecie musieli walczyć z przeciwnikiem, więc to też będzie takie troszkę przedłużanie. Także idziecie na prawo, następnie do góry, na ukos oczywiście, znowu na prawo, na dół, no i pierwszy tutaj zaliczony etap, że tak powiem. I tutaj tak samo ta dźwignia działa dosłownie tak samo, idziemy na ukos w dół, na ukos w lewo, w prawo, następnie na prawo, do góry, na prawo, tutaj cyk, na dół i przechodzimy. No i przez chwilę jeszcze pomyślałem, że pokażę jak to wygląda, gdyby ktoś kliknął obok gdzieś. No to tak wygląda prawidłowa ścieżka. Jeżeli po prostu klikniecie źle, to przeniesie was na początek, czyli w tym przypadku w to miejsce, ale nie będzie już żadnego przeciwnika, po prostu przeniesie was na początek i próbujecie od nowa i tyle. Ale po prostu nie klikajcie dźwigni i tyle. I więc tak, tutaj jest troszkę większy problem, bo jest tych płytek więcej, więc patrzcie jak po prostu ja to robię. Tutaj zaczynamy, następnie na prawo, na ukos w dół, idziemy w drugą stronę, też na dół, na lewo, na dół w ten sposób, na sam dół idziemy i przy tej ścianie dolnej maksymalnie w prawo, jeden klocek do góry, na prawo i też pokażę jak to wygląda. Tak powinna wyglądać prawidłowa ścieżka przejścia właśnie tej trzeciej zagadki tego typu. W ten sposób zbieramy nagrody, cyk, cyk, rozmawiamy ze Skriatem, no i teraz będzie parę walk. Nie są one zresztą zbyt trudne, więc tutaj też nie powinno być żadnego problemu. Zabieramy stronę ze starego pamiętnika. Jeżeli macie ochotę, to klikacie dziennik i sobie tutaj czytacie. To tak bardziej dla osób, które się interesują fabułą. Rozmawiamy z Lawatunem. On nam zostawi brzydki tutaj prezent. Wybieracie, co będzie dla was najmniej tak naprawdę problematyczne. Według mnie zmniejszenie o 50% efektów regeneracji będzie ok, bo jeżeli szybko rozprawicie się z przeciwnikiem, to nie będzie żaden problem. Poza tym na końcu tych tutaj przeciwników, przy ostatnim przeciwniku będzie można się uleczyć, wskrzesić przed ostateczną walką, która jest tak samo mega prosta, bo tak naprawdę jest to tylko walka z samym Lawatunem, który ginie w moment zresztą. Tak widać, te walki nie są jakoś bardzo, bardzo skomplikowane, przeciwnicy mają mniej tutaj od nas mocy. I tutaj ja zawsze brałem, sojuszniczy bohaterowie tracą 30 punktów pośpiechu, ale odzyskiwanie energii rośnie o 20%. Takie coś za coś. Tutaj jest Brutus, więc potencjalnie może wam ktoś zginąć, ale nie przejmujcie się tym, na końcu można wskrzesić po ostatniej walce.
No tak mówię oczywiście do takich nowszych graczy, troszkę ze słabszymi kontami. Starzy wyjadacze tutaj nie powinni mieć żadnych problemów, jasna sprawa. I ostatni tutaj brzydki relikt. Sojusznicy bohaterowie tracą 3% maksymalnego zdrowia. To samo, jeżeli szybko rozprawicie się z przeciwnikiem, to nie będzie żaden problem przecież. Tam gorsze są te obrażenia według mnie i tak dalej. Przeciwnicy są wtedy mega twardzi i to jest bardziej problem. Tutaj mi dwie postacie zginęły, ale właśnie po tej walce mamy coś takiego, czyli wszyscy bohaterowie zostają wskrzeszeni, uleczeni. Zbieramy nagrody, rozmawiamy z Izoldem. Tutaj z gwiazdą popu. Że tak powiem, ona nas przeniesie portalem w ostatnie miejsce. No i tutaj mamy to, co mieliśmy przy pierwszej zagadce, z tym, że jest mała różnica, że po prostu nie widać, gdzie, ile gwiazdek tak naprawdę jest, po prostu mamy to ukryte. Jeżeli pociągniecie za dźwignię, to wam to przez chwilę pokażę i wtedy Lava Toon stanie się troszkę silniejsza, ale się tym nie przejmujcie naprawdę. Jeżeli wybierzecie źle i klikniecie kryształową kulę, to też będzie troszkę silniejsze, ale według mnie i tak jest mega łatwy. Więc ja to pokażę na filmie, nie klikajcie dźwigni, bo to nie jest wymagane, ja po prostu pokażę, jak to wygląda. Nie w ten sposób przez chwilę wam pokazuję. Więc tak, klikacie, jeżeli chodzi, znowu zaczniemy sobie od góry. Tutaj ciemna płyta muzyczna, jeżeli chodzi o trzeci rządek, to ta pierwsza. I tutaj drugą omijamy i na dole zaznaczamy pierwszą płytkę, drugą płytkę rozświetlamy. No i lecimy sobie tutaj i zobaczcie, że Lava Toon, chociaż nie, jeszcze nie ma pokazane, że był silniejszy. Kryształowa kula, dotykamy. Z tym, że generalnie prawdopodobnie na serwerach głównych jest mały błąd, bo takie ustawienie, jakie widzicie tutaj, jest prawidłowe, ale z jakiegoś powodu na dwóch kontach, na których robiłem tę mapkę, po kliknięciu kryształowej kuli w taki sposób, to po prostu cały czas wyskakuje komunikat, że ustawienie jest nieprawidłowe. Robiłem to na kilku kontach na serwerach testowych i zawsze było dobrze. I tutaj nie wiem, dlaczego na serwerach głównych jest błąd, ale się tym nie przejmujcie, bo tak naprawdę ten Lava Toon jest mega prosty, bo jeżeli do niego podejdziecie, to zobaczcie, że ja go zboostowałem specjalnie na maksa, jak mogę. To mimo tego jest to po prostu jedna postać, która ma mało mocy, więc co byście tutaj nie wstawili tak na dobrą sprawę, to ten Lava Toon zostanie zmiażdżony, jakby nie patrzeć, więc ta ostatnia walka jest mega prosta. Nawet nie musicie tak na dobrą sprawę nic tutaj za bardzo kombinować. Na koniec dostajecie formułkę. Po ciężkiej walce piosenkarzowi Soul i jego przyjaciołom udało się pokonać podziemcę. Nie mogą jednak spać spokojnie, obawiając się, że ofiar może być więcej. Znani muzycy, zachowajcie ostrożność. Jeśli waszej reputacji nie dorównuje talent, czeka na was w Akademii Podziemca. No i ukończono misję finał. Zbieramy ostatnią nagrodę. I to by było na tyle tak naprawdę. Jeżeli wejdziecie w portal, to po prostu przeniesie was obok tych zagadek, które już zrobiliście. Więc nie ma problemu, tak jak mówię, no ten komunikat na końcu jest jakby błędny, bo na serwerze testowym to jest dobre ustawienie, na serwerze głównym z jakiegoś powodu jest zły. Być może jeżeli będziecie robili po prostu tak jak ja na filmie, to wam wyskoczy dobry komunikat, że wszystko jest ok. Być może błąd zostanie w trakcie gdzieś tam naprawiony. Ja zazwyczaj wrzucam te filmy z samego rana, więc wtedy już może wszystko będzie działało, kto wie. A tak jak mówiłem, na filmie nie ma się czym przejmować, bo ta walka z Lava Toonem jest mega prosta. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.